Tak. Mamy tutaj tatuaż. Tatuaż jest już po paru zabiegach laserem Q-switch, a teraz będziemy robili spektrum, więc oczekujemy, że ten efekt będzie jeszcze lepszy, aniżeli tutaj pierwotnie żeśmy zakładali. 4, 3, moment. 4. Dobra. I spróbujemy dać mocniejsze parametry. Zobaczymy, jak to, na ile da się usunąć. No, boli bardzo? Nie, właśnie. No, jak widać, jeszcze jest barwny, bo jednak wybiera, i to dosyć konkretnie. Zobaczmy. Jeszcze troszeczkę jest po prostu tego barwnika i dlatego mam nadzieję, że to już będzie ostatni raz. Nie ma żadnej tendencji do bliznowców, idzie dobrze. Bardzo jest wolny? Nie, znacznie naprawdę. Porównywalnie do poprzednich zabiegów. Jeszcze użyjemy za chwilę innego lasera, żeby ten efekt był jak najlepszy. Użyjemy również lasera frakcyjnego CO2. Na 5 Hz, czyli generalnie da się wytrzymać, tak? Tak. W zasadzie został sam obrys, bo środek się już pięknie zredukował. Jest duża szansa, że to jest właśnie ostatni zabieg i że więcej już nie będzie pani musiała tutaj